Siemaneczko mi drodzy, z tej strony wasz ulubiony youtuber Cna Monety. Dzisiaj będzie film z unboxingu racji żywnościowej. Będzie to nowa seria z racji żywnościowej całodniowej naszej polskiej SRG 2.1 DOS. Co tam zobaczycie to za chwilę, więc bezwzględnego wiadolenia zaczynamy. Oczywiście nie zapomnijcie dać subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza pod filmem, jak YouTube damy taką możliwość. Dobra, więc lecimy. Z okazji jeszcze jest taka pamiątka po mojej kolonii militarnej. Stało kilka filmów z niej, na przykład dyskoteka u Rumuna. To też było. No i jest już odpakowane. I teraz musimy zobaczyć, co tam jest. To tak, pierwszą rzecz jaką mamy, to są to komplet do jedzenia. Jest tu takich kilka cukierasków. Są to jakieś cukierki dicki. No, cukierki dicki. Tutaj kilka ich się trochę wysypało. Są też nasze kofiki. Mamy tu też komplet sztućców takich. Mamy też drugi komplet sztućców. Mamy do tego też trzeci komplet sztućców. Ten się niestety otworzył. O Jezusku, coś jest brudne. Miód się nam wylał. Od razu to widzę. Mamy tutaj pieczywo chrupkie, typu lekkie żytnie. Mamy tu koncentrat naboju herbacianego Instant o smaku limonki z ekstraktem zielonej herbaty. Czyli to jest taka herbatka granulowana. Mamy tutaj czekoladę do picia o smaku wiśniowym. Bardzo to jest dobre. Mamy tutaj koncentrat napoju herbacianego Instant o smaku limonki z ekstraktem zielonej herbaty. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj rozkładkę posiłkową. Dobra, tak, co my tu mamy? Mamy tu też izotonik, hydrotonik jakiś. No, dziwnie pachnie. Mamy tutaj taką kuchenkę do podgrzewania posiłków wojskową. Mamy też tu czekoladę 60% kakao. One są bardzo dobre, gorzkie. Mamy tutaj, o, moje ulubione batony. To są batoniki, baton owocowy o smaku żurawinowym. To jest batonik opłatkowy. Mamy tu też mieszanko owoców liofilizowanych, to jest też dobre. Mamy tutaj, powtarzam się, wiem, koncentrat napoju herbacianego Instant o smaku cytrynowym, więc trochę tego do picia mamy. Mamy tu miód, który nam się niestety rozwalił. No niestety, widzicie, jak to jest czasami. No, mamy tutaj pasztecik wieprzowy, który nam się trochę pogniótł. Mamy tutaj baton z galaretką. Mamy tutaj konserwę lisecką. To jest jakaś mielonka wieprzowa sterylizowana. Mamy tutaj, trzeba być ostrożnym. Mamy tutaj dżem jagodowy, wysoko słodzony. Na pierwszym miejscu oczywiście cukier, potem jagody i potem woda, więc taki będzie to niskiej jakości dżemik. Mamy tutaj kolejną paczkę pieczywa chrupkiego typu lekkie żytnie, więc elegancko. No. Tak. Hydrotonik, to jest drugi nasz izotonik. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj gulasz węgierski, więc już jest pierwszy posiłek. Mamy tu karkówkę w sosie warzywnym. Zobaczę tylko datę. 26.09.2021. To będę musiał to zjeść. No. Co my tu jeszcze mamy? Zostały nam tylko dwie rzeczy, czyli nasze ukochane polskie Panzerwaffle. Tylko jedna paczka? Co jest? O, jest i druga paczka Panzerwaffli. Racja żywnościowa bez naszych polskich Panzerwaffli to nie racja. A jeszcze zapomniałem o jednym, o naszym polskim kofiku. Jeszcze jeden tam się został.
No. Będzie wyglądał pysznie. Więc tak wygląda nasz. Tak wygląda nasza całość. Zaraz pokażę, jak wygląda bardziej poukładana. A więc tak prezentuje się nasza cała racja żywnościowa. Z okazji, iż kupienie za 20 zł, zakup ocenia na 10 na 10. No może takie 9 z plusem, dlatego iż po prostu nam się miodzik wylał i trochę to wszystko pobrudził, ale do kogo mam być winny? No niestety może dla siebie, bo tak to być może kijowo zapakowałem. Mamy tutaj wszystko do jedzenia. Trochę słodkości, nasze ukochane polskie panzerwafle. Kuchenkę, no więc tyle. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć i czołem. Elo.